No to ruszamy na wyprawę życia. Zapakowani troszeczkę. Namioty na dachu. Cześć guys, robię już pierwsze nagranie. Tył troszeczkę nabity. Łódka nie lepiej. Łódka nie lepiej. No dobra. No i ruszamy. Przejeżdżamy właśnie piękne Temagami rejony. Pan Marek, dzień dobry. Dzień dobry. Kierowca bombowca. Mamy ładny zachód. Na razie śnieg nie pada. Wszystko tak jak ma być. Yes. Jakie piękności. Marek już chce tutaj zrzucać łódkę. Nie chce jechać jeszcze tysiące kilometrów. No masz. Następne piękne miejsce. On mi każe jechać następne tysiąc kilometrów. Jechać jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Rura. Dobry. Samochód po sufit. Faktycznie po sufit. Oglądamy łódkę z tyłu, także pełna kultura i wypas. Tak. Oh my god. No bo tak. To już w ogóle szokiem jest. Bo Marek jakieś miliardy ekranów, ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Tam jakieś światła na zwierzę. Idź pan do lasu. Też nie dla mnie stanek kawowy. I ruszamy dalej. Oczywiście McDonald's. Maszyna się sprawuje. Łódka za nami. Marek też się sprawuje na razie. Ale to dopiero początek. We'll see. O. Markowe sprzęta. Musimy dopompować jedno koło w przyczepie. Tu nowoczesność w domu i zagrodzie. No, my dalej zasuwamy. Różne są mgielne jakieś u mamy. Albo u taty. Jest Gerald Tony na kina. My jedziemy dalej. No to wjeżdżamy na 801. Tam mgiełki piękne. Wjeżdżamy w las. Przystanek? Alaska? Przystanek Alaska, trzeba wysłać ostatniego SMS-a. No już się tłuczemy na klasycznej żwirówce. Parę ładnych kilometrów. 45, żeby być dokładnym. Tak. Zostało nam 4 chyba. Dojeździmy do mostu i albo będzie radość. Albo pójdziemy spać. Albo mały płacz i pójdziemy spać. No, zbliżamy się do pomostu. I teraz będzie... Marek, nie rozpędza się, bo jak tam będzie jakaś dziura. Dlatego... To jest 4... Nie, ten most jest okej. Okay. Do pomostu. Ten jest okej. Okay. To jest 43. No to jest ten. Johnny sprawdza pomost. Good? Dobra, to jedziemy. Marek testuje pomost. Czy się nie zawali? Nie zawali się. No teraz będzie pomost number 2.
będzie teraz. Będzie czy nie będzie? Jest! Mam wyjść sprawdzić? Rura, Marek. Nie, tu w ogóle chyba nic nie robili. Nic nie robili. To tamten robili. Tak, tamten. Tu jest Onaman River, ja, bo ona jest szersza. Eno! Panie Marek? I teraz, co ja mówiłem? Nic, już co, wyłączam. Co ja mówiłem? Nie, dobra, nagram, niech ci wejdzie. To ty nagraj. Masz plusa. Co ja mówiłem? Żeby nie marudzić. Nie marudzić. A tu zaraz będzie zakaz. No i co, jedziemy na tu? Nie, jedziemy prosto, co ty? Dawaj, jedziemy sure? Tam. Tak, tak. Dróżka się zaciśniła. No, my brniemy dalej. So far so good. Tak. Łódka za nami. Tak wygląda odkrywanie nowych miejsc. Z 1,5-tonową łódką na haku. No, natrafiliśmy na feler. Marek próbuje. Czy się auto zanurzy z łódką? Ty tam może łódką przepłyniemy tu? A tu po prostu było bajorko i bobry zrobiły sobie tamę. No, robimy wojnę bobrom. Robimy dziurę, żeby woda zleciała. Jak będziemy wracać, kałuża będzie mniejsza. No, biwry to się wkurzą na nas. Tam Niagara, tu Niagara. Już zaczyna lecieć. Tu Niagara. No, popracowaliśmy nad tamą. Tama się rozwala. Zrobimy im fali, a my zasuwamy. Ale bobry się zezłoszczą. Wariacje łódkowe. Musieliśmy ją przestawić ręcznie, a to ciężar. Zawracamy, próbujemy drugie miejsce, żeby ją zrzucić. Ok. No i wylądowaliśmy po jeżdżeniu południowym. Widać zresztą, jakie auto i łódź są poprane. Widłuki. Na campsite Onaman River Resort, bo te dzikie to z tą łódką niestety nie da rady, to jest za ciężkie. Tam jest jakaś grupa, tu jest sajta. No i dzisiaj śpimy tu, jutro będziemy kombinować co dalej. Tak, panie Marek? W taki off to nie jestem. Historyczny moment, wypływamy na Nipigon. No, uwaga! Pierwszy rzut! Pierwszy rzut na Nipigon! Na Nipigon!
Plumknęło. Uwaga, kręcimy. Koniec. Następne będzie nagranie z rybą. Tak. Uwaga, mamy pierwsze branie. Figonowa. No nie jest mały. No piękności! To jest taki już normalnie, wiesz. Nie wiem, już 4 kilo ma, nie? Jak nic. Gdzie blacha? Patrz, i zero. I blacha jest zszedł. Wypluta. No to pokaż się. Proszę bardzo. Pierwsza rybka na nipigon. Namioty i moskitiery tu wciśniesz. Ja mogę spać na skalę, mam, wiesz, materac i no tu dać, wiesz, no to jest, no no wiesz, z klamociarnią, żeby płynąć, więc to od landingu to jest godzina max, Marek, to jest godzina, a tu jest fajnie, bo jesteśmy za wiatrem schowani, nie? Ale miejsce. I tu zaraz wypływać, tam jest głęboko na Lakera. No bo to jest wyspa. No robimy małą przeprowadzkę, bo się okazało, że jest fajne miejsce nad samą rzeką. Także z klawociarnią ruszamy. Rusza pochód pierwszomajowy. Poszedł Marek na jarmarek. No teraz porządny zjazd w dół. No i sobie wjeżdżamy na lepsze miejsce. O, od tylca będzie atakował. Alright. Stop! That's it. A tam mamy rzeku. Ja mam na Onaman River. I właśnie łapię. Właśnie łapię. Sandacze na sushi. To jest trzeci. Tam już dwa siedzą. Nie, no bajka, po prostu bajka. Piękny dzień, Marek został na kampie, tam bawi się ze swoim autem. A ja się bawię moje zabawki. Może jeszcze jeden dziadnie. Piękny następny olajek. Ale biut. Ale będzie smażonego. Aj, spierdzieli, ale duży był, ładny.
Bardzo. I leci gotowy. A tu tylko skórka. No, kochani, Johnny gotuje. Proszę bardzo. Tu jest. Pierwsza porcja rybki. Olejkowa. Wolajek. No, wyruszam sam daleko. Jest w miarę okej, nie ma dużego wiatru. Aż tam pod te wyspy na wprost. To jest jakieś 15 kilosów. Marek został tam, poprawia nasz campsite, a ja płynę zdobyć pożywienie. Już mieliśmy łolaje smażone, yummy. Tam się wyłania skała, ja pierdziele. O kurczę, to jest szok. Szok. No mam coś, mam nadzieję, że to jest brook trout. Nie, duży wolek. Mam nadzieję, że będzie coś innego. Będziemy pustować beans wieczorne. Hamak, moskitera. To moje namieciarstwo, także mamy fajną sajtę. Dyskoteka światełkowa. No i tu markowe. Sprzęta jakieś dziwolągi niemożliwe. Namiociarstwa. Wszystko pochowane ładnie. Już auta nawet nie widać z tego wszystkiego. Będzie jedzone. A potem przyjeżdżają dziewczyny lokalne i robimy dyskotekę. No to mamy poranek zachmurzony. Tam jakaś łódź pojechała, tu jesteśmy przy tym Public Boat Launch, także niestety czasem ktoś się tam tłucze. Ale nie jest tak źle. Marek przyszykował poranną kawusię. Nowoczesność w domu i zagrodzie. Tu jakieś bomby zegarowe. Nawet nie podchodź, bo wybuchnie. No. Hello on a man. Beauty. Ah.
Johnny szaleje. Johnny wybrał techniczną stronę kampingu, w związku z tym zaspierdziela z siekierą. Zamiast obierać ziemniaki. Tak, a ja jestem szef. Zrobiłem śniadanie, pozmywałem i teraz odpoczywam. Pomogę mu, będę zbierał to, co on narąbie. Ty mi pomagasz duchowo. Duchowo? Dobra. Albo ty machaj, a ja będę stękał. Właśnie. Johnny po 3 dniach postanowił się odmoczyć. Wypłyną. Teraz będą tutaj do góry brzuchami ryby pływały. Za prądem kości. Ale to jest jak lazy river, bo masz prąd, płyniesz. Lazy river. Lazy river jak na Florydzie, w hotelu. Lazy river, tu właśnie. Nie dopłynę. Tłuczemy smrodem ryby. Teraz Marek truje ryby. Tyle, że jak ja pływałem, to wypływały sandacze. A teraz pewnie jakieś stare karpie wypłyną. Karpie, nie karpie, zawsze da się zjeść. Zawsze ryba. Zawsze ryba. No, tam jest nasz kamping, a tu mamy piękne wodospady. I zaraz będą sandaczyki łapane. Siedzi. Good, ja cię nagrywam. To pomału, pomału, bo to może być walleye. Masz go jeszcze? Idę z podbierakiem. Marek szaleje. Walleye, walleye, walleye. Walleye, 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 walleye. Perfekt. Naprzeciwko sajtu. Biury, ja już mówiłem tu pod skałą. Czekaj, ja ci go odczepię. Jest, widziałeś? 2 razy wziął. Chcesz? Podbierak, please. Piękny walajek. Patrz, i się zerwał, widziałeś? Good. Siedzi. Kurde. Nie no, to jest niemożliwe. To są jaja. Ale piękny Marek, chodź z podbierakiem. Możemy wracać zaraz na kamp. Ja pierdzielę. Kurde, co to są jaja. Proszę państwa. No tu. Masz? Kurde, nie nadążam. Dasz go tu, żeby go tu złapać? Tak jak ja jestem? No nie, to tu jest centrala, facet. Piękny. Już ja go zaraz odhaczę. Popraw sobie gumkę. Ludzie, ludzie, takie sandacze. Ale jest zabawa z jigiem, nie? No kurde. O, siedzi następny, ty, z podłódki. Ole, jaki ładny. Holy shit. Okay.
No ja już go puszczę, to co okej, Marek. Tak? Poczekaj. Ja pierdzielę. Ja go wezmę do ręki już. Jedzi następny. Zagłębie Wolajowe. Ach. O kurde, ten daje ładnie. To może być szczupak. Nie, Wolaj, ale piękny. No, olbrzymi. Ja se z nim poradzę. Dobra. Ten największy. O kurde, patrz jaki sandacz, Marek. Kurde. Holy mama. Może tego weźmie. Porządne gotowanie, stacja Wolajowa. Tu już gotowce, a tu preparation na gwóźdź programu. A tu gwóźdź programu. A tutaj Marek w kolejce się ustawił, żeby być pierwszy. No to się przyniósł, jak zadał był dobry czas. Ja i obserwuję. A tu ukryty kucharza boost, żeby dobrze ugotować. Ok, master chef Johnny w akcji. To już jest wszystko do kręcenia, czyli rolowania. Tam się gotuje ryż, no i teraz jest przerwa na tequila sunrise zasłużona. Tequila sunrise. Jest pierwszy kaczor Donald. Gotowy na smażenie. Okej, okay, kucharza nie ma, to podglądamy. Co tu dobrego dają? Cała tajemnica kuchni. No i zobaczymy, co z tego będzie.